Ściana komórkowa. Ściana komórkowa występuje w komórkach roślinnych i grzybowych. Ściana komórkowa znajduje się na zewnątrz błony komórkowej, czyli tutaj mamy pomarańczowym kolorem zaznaczoną błonę komórkową, a z zewnątrz jest na jasnobrązowy kolor zaznaczona ściana komórkowa. Ściana komórkowa jest to zewnątrzkomórkowa struktura komórek roślinnych, która odróżnia te komórki od komórek zwierzęcych. Jest to zewnętrzna warstwa utrzymująca kształt komórki. Do tego chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapobiega nadmiernej utracie wody. Ściana komórkowa jest zbudowana z celulozy i innych polisacharydów oraz białek. Jest to zewnętrzna warstwa utrzymująca kształt komórki, która do tego chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapobiega nadmiernej utracie wody. Ściana komórkowa jest zbudowana z celulozy, z innych polisacharydów oraz z białek. Ściana komórkowa jest perforowana przez kanały, tak zwane plazmodesmy. Plazmodesma jest to kanał biegnący w poprzek ścian komórkowych, który łączy cytoplazmy sąsiadujących komórek. Dokładnie o budowie plazmodesm mówię na innym nagraniu. Link znajduje się teraz na ekranie oraz w opisie tego filmu. Na poziomie całej rośliny mocne ściany wyspecjalizowanych komórek utrzymują roślinę w pionie wbrew sile grawitacji. Ściana komórkowa komórki roślinnej jest dużo grubsza niż jej błona komórkowa. Jej grubość jest w przedziale 0,1 mikrometra do kilku mikrometrów. Ściany komórkowe mają także prokarionty, grzyby oraz niektóre pierwotniaki. Na tej rycinie widać komórki roślinne, które są otoczone błoną komórkową, ścianą komórkową. Tutaj mamy między nimi połączenia w postaci plazmodezm. Podstawowy schemat budowy ściany komórkowej jest stały, ale jej skład chemiczny jest zależny od gatunku, a także od typu komórki w obrębie tej samej rośliny. Mikrofibryle zbudowane są z celulozy. Celuloza jest to polisacharyd. Celuloza jest syntetyzowana przez enzym syntazem celulozy. Mikrofibryle są wydzielane do przestrzeni zewnątrzkomórkowej, tam są osadzane w matryks złożonej z innych polisacharydów i białek. Podobne połączenie takich mocnych włókien i substancji podstawowej, czyli matriks, w której te włókna są osadzone, stanowi podstawę struktury włókna szklanego i żelbetonu, także to rozwiązanie w przypadku komórek na pewno zapewnia dużą wytrzymałość. Młoda komórka roślinna wytwarza najpierw ścianę komórkową pierwotną. Ściana komórkowa pierwotna, jak sama nazwa mówi, jest to pierwsza ściana komórkowa stosunkowo cienka i elastyczna. W aktywnie rosnącej komórce włókna celulozy ułożone są pod kątem prostym do kierunku ekspansji komórki. W ten sposób prawdopodobnie wpływają na wzrost. Czyli jeżeli kierunek ekspansji komórki przebiega w tym kierunku, w tych kierunkach, tutaj włókna celulozy są ułożone w ten sposób, czyli prostopadle. Czym jest blaszka środkowa? Blaszka środkowa jest to cienka warstwa bogata w pektyny, czyli lepkie polisacharydy. Blaszka środkowa występuje między ścianami pierwotnymi sąsiadujących ze sobą komórek. I blaszka środkowa skleja sąsiadujące. W przypadku pierwotnych ścian komórkowych występuje również blaszka środkowa. Blaszka środkowa jest to cienka warstwa bogata w pektyny, czyli lepkie polisacharydy. Blaszka środkowa występuje między ścianami pierwotnymi sąsiadujących ze sobą komórek, czyli jak sama nazwa mówi, jest ona w środku. Blaszka środkowa skleja sąsiadujące ze sobą komórki. Ściana komórkowa wtórna. Gdy komórka dojrzewa i przestaje rosnąć, wzmacnia swoją ścianę komórkową. To wzmacnianie ściany komórkowej może przebiegać na dwa sposoby: albo poprzez sekrecję substancji utwardzających do pierwotnej ściany komórkowej, albo poprzez wytworzenie wtórnej ściany komórkowej pomiędzy ścianą komórkową pierwotną a błoną komórkową. Ściana komórkowa wtórna jest często odkładana w postaci kilku pokładów i zawiera mocną i wytrzymałą matryks. Ta matryks zapewnia komórce ochronę i wzmocnienie mechaniczne. Drewno składa się głównie z wtórnych ścian komórkowych. Na tej rycinie widzimy, tutaj mamy ścianę komórkową pierwotną, ścianę komórkową wtórną oraz błonę komórkową. Tutaj w środku mamy wnętrze komórki. Ściany komórkowe roślin są z reguły perforowane przez plazmodesmy, Plazmodesmy są to kanały łączące sąsiadujące komórki roślinne. Plazmodesmy widoczne są tutaj i jest o nich na tym kanale oddzielne nagranie.